XR, w skład którego to wchodzi VR, AR oraz MR. Tak, orzecze Rysław, a ja postaram się rozwinąć ten temat. Zapraszam do oglądania. XR pozwala łączyć, mieszać lub zanurzyć się w wirtualnych światach przy pomocy specjalnych algorytmów i sprzętów takich jak gogle, kontrolery i inne akcesoria. Szacuje się, że mamy już ponad 171 milionów użytkowników, a wartość rynku to prawie 16 miliardów dolarów. Robi wrażenie, prawda? Popularność zwiększyć może jeszcze niedawno ogłoszone wejście Apple do zabawy. Co z tego wyjdzie? Czas pokaże. Zacznijmy od rysu historycznego. Początków wirtualnej rzeczywistości można upatrywać już w XIX wieku, kiedy to w 1838 roku Sir Charles Wheatstone pierwszy raz zaprezentował stereoskop, czyli urządzenie umożliwiające widzenie z głębią. 11 lat później był jeszcze stereoskop soczewkowy, a od 1939 roku kolejne wariacje Viewmastera. Technika stereoskopowa polega na zaprezentowaniu dwóch obrazów przedstawiających tę samą scenę z dwóch różnych punktów widzenia. Obrazy te przedstawia się osobno każdemu z oczu, a nasz mózg, łącząc i przetwarzając je, tworzy wrażenie trójwymiaru. Technika ta jest do dziś stosowana, oczywiście w bardziej zaawansowanej formie. Czasem do początków XR zalicza się też cykloramy, czyli ogromne panoramy rozpięte najczęściej po okręgu i otaczające widza ze wszystkich stron z dodatkowymi dioramami. Do tego typu obrazów zalicza się m.in. nasza panorama racławicka, którą można podziwiać we Wrocławiu. Tego typu malarstwo miało swój szczyt popularności właśnie w XIX wieku. Ale to taka prehistoria VR, przejdźmy dalej. Dość zgodnie przyjmuje się, że prawdziwym początkiem był tak zwany Link Trainer, którego konstruktorem był pan Edward Link. Była to kontrolowana mechanicznie, mówiąc kolokwialnie, puszka mająca w środku kokpit samolotu. Zamykało się delikwenta właśnie w tym środku, totalnie izolując i poddawało symulacji przeróżnych turbulencji. Obrazów żadnych nie prezentowano, ale poziom immersji na pewno był odczuwalny. Wynalazek ten został opatentowany w 1929 roku. Podczas II wojny światowej pracowało ponad 10 tysięcy takich maszyn, na których trenowało więcej niż 500 000 pilotów. Wróćmy na chwilę do sztuki, a konkretnie literatury. W czerwcu 1935 roku niejaki Stanley Weinbaum wydał krótką powieść pod tytułem Pygmalion's Spectacles, co można przetłumaczyć jako okulary Pygmaliona. A w niej poznajemy wynalazek, którym jest para okularów pozwalających przenieść się do innego świata, z którym możemy wejść w interakcję z wszystkimi zmysłami. Pan Weinbaum w ten sposób poniekąd przepowiedział współczesne możliwości technologii XR. Ciekawe, prawda? Jedziemy dalej. W roku 1960 pojawia się pan Morton Heilig, patentując wynalazek nazwany maską telesferyczną, która już wyglądała jak współczesne zestawy. Zobaczcie sami. A dwa lata później pokazał światu Sensoramę, czyli tak naprawdę pierwsze urządzenie pozwalające zanurzyć się w świat wirtualny. Sensorama pokazywała obraz, generowała dźwięk, imitowała ruch, były też wibracje, a nawet zapachy. Przekładając na czasy współczesne, było to coś w rodzaju kina 5D w górę. Dalej mieliśmy zestaw Headsight, wynalazek dwóch pracowników firmy Philco. Ich innowacją było śledzenie ruchu głowy. Rok 1965 to pierwsza próba zdefiniowania, czym jest VR. Zrobił to pan Ivan Sutherland w koncepcji Ultimate Display. Link do niej znajdziecie w opisie. Ten sam pan wraz z jednym ze swoich studentów stworzył miecz Damoklesa, prekursora urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości, czyli AR. Urządzenie to było jednak niepraktyczne i ciężkie. Zobaczcie sami. Później, co i róż, pojawiały się kolejne sprzęty i koncepcje, ale o nich więcej opowiem w następnym filmie poświęconym właśnie headsetom. Przejdźmy do każdego z pojęć definiujących XR. Zacznijmy od tego najbardziej popularnego, czyli VR. Samo nadanie nazwy temu pojęciu przypisuje się panu Jaronowi Lanierowi, który założył w 1985 roku firmę VPL Research. Pierwszą, która zajmowała się komercyjnie sprzętem związanym z VR, sprzedając m.in. rękawice DataGloves i gogle iPhone, nie mylić z produktami firmy Apple oczywiście.
VR, czyli wirtualna rzeczywistość, gdzie użytkownik wrzucany jest do w pełni komputerowo wygenerowanego środowiska. VR-owe aplikacje wykorzystują sprzęt montowany na głowie, by pozwolić użytkownikom zanurzyć się w wirtualnych światach, odcinając od tego prawdziwego i tak prezentując obrazy i dźwięki, że wydają się one jak najbardziej realne. Używając specjalnych kontrolerów lub własnych rąk, możemy wchodzić z tym światem w interakcję. Głównym zastosowaniem tej technologii jest ciągle rozrywka, głównie gry. Gry to chociażby Beat Saber, a aplikacje społecznościowe to VR Chat, pomiędzy wieloma innymi. Od siebie dodałbym też fantastyczne animacje, na przykład od studia Baobab. You can get stuck in a place and not even realize it. If you're not careful, you can be stuck there forever. It was my composition. It was my masterpiece. But could you believe in your art without believing in yourself? Poza tym VR jest wykorzystywane we wszelkiej maści symulatorach i aplikacjach do szkolenia. Dość wspomnieć o naszych polskich firmach, takich jak SimCol i ich symulatorze kolejowym, czy Invention Med i ich projekty do szkolenia adeptów medycyny. AR, czyli Augmented Reality, to rzeczywistość rozszerzona. Taka, która w odróżnieniu od VR nie odcina nas od świata, a poszerza świat realny o elementy generowane komputerowo. Ukucie tego pojęcia przypisuje się Tomowi Caudelowi, który miał go użyć jako pierwszy w 1990 roku. Stworzył pierwsze tego typu urządzenie używane w celach przemysłowych. A do tej pory najczęściej pewnie spotykaliście się z AR przy okazji obcowania z grami takimi jak Pokémon Go albo w pogrzebanym już wiedźmińskim Monster Slayerze. Poza tym mogą to też być wirtualne elementy nakładane w różnych przypadkach podczas oglądania widowisk np. sportowych. Bardzo popularny był też katalog IKEA w wersji AR, który pozwalał nakładać wirtualne meble w naszym domu. Niestety zniknął on z momentem zaprzestania wydawania katalogów jako takich przez firmę. Poza aplikacjami wyświetlającymi elementy na smartfonach mamy również dedykowane okulary czy gogle, takie jak Magic Leap czy Unreal Air lub gogle HoloLens. Rozszerzona rzeczywistość poza rozrywką i funkcjonalnościami użytkowymi może również być przydatna w medycynie. Już dziś można przeczytać o operacjach, w których wspomagano się goglami HoloLens 2. Link do przykładowej znajdziecie w opisie. Główną tegoroczną wieścią w tym temacie była prezentacja Apple i ich wejście w ten świat z goglami Vision Pro. Można powiedzieć, że po części jest to zestaw AR. Oni oczywiście musieli to nazwać po swojemu. Spatial Computer. No to przejdźmy do ostatniego z pojęć. MR, czyli Mixed Reality, rzeczywistość mieszana. Jest to, jak nazwa wskazuje, mieszanka poprzednich dwóch typów. W tej rzeczywistości możemy nie tylko nakładać elementy wirtualne na świat realny, ale też na nie oddziaływać, zmieniać, dotykać czy przesuwać. Wszystko w czasie rzeczywistym. Jest cienka granica między MR i AR i czasem trudno jest określić, co jest czym. Tak samo sprzęty mogą raz wyświetlać obraz, który zakwalifikujemy jako rzeczywistość mieszana, a raz rozszerzona. Do MR można wykorzystać gogle HoloLens, MetaQuest Pro, a czasem i MetaQuest 2. Na zabawę z rzeczywistością mieszaną pozwolą nam nadchodzące gogle od Apple, a także te z francuskiego startupu Lynx. Porozmawiajmy jeszcze o czasach współczesnych i ostatniej fali XR, jaka nastała na początku drugiej dekady obecnego stulecia. Można oczywiście podpinać goglowską usługę Street View otwartą w 2007 roku, ale to moim zdaniem na podobnej zasadzie jak cykloramy. Wszystko zapoczątkował w 2010 roku Palmer Luckey, konstruując prototyp headsetu Oculus Rift. Dzięki niemu wróciło zainteresowanie wirtualną rzeczywistością do tego stopnia, że jego kickstarterowa zbiórka na rozwój prototypu osiągnęła pułap 2,4 miliona dolarów. Dołączył do niego w 2013 roku John Carmack, współzałożyciel id Software, czyli ludzi od m.in. Quake'a, Duma czy Wolfensteina 3D. Ich sukces przyciągnął Facebooka, który wykupił firmę Oculus w 2014 roku za prawie 2 miliardy dolarów. W ślady Oculusa poszli później Sony i Samsung, również Google ze swoim cardboardem, a nawet Nintendo miało swój VR Kit.
Potem do gry weszło jeszcze HTC i Valve z Indexem. Obecnie rynek zdominowany jest przez gogle mobilne od Mety, czyli dawnego Facebooka, czyli Quest 2, które sprzedały się już w kilkunastu milionach egzemplarzy, a niedługo poznamy datę premiery trzeciej iteracji. Jednak mimo to VR przeżywa lekki zastój, niektórzy piszą nawet o jesieni albo wejściu w kolejną falę czy cykl. Tutaj polecam uwadze świetny artykuł Tonego Vitillego, znanego jako Scarlet Ghost, pod tytułem Editorial We are entering into a new cycle of XR. Link oczywiście w opisie. XR i trzy podejścia kryjące się pod tym skrótem przeszły bardzo długą drogę, miały wzloty i upadki i mozolnie przebijają się do głównego nurtu. Uważam, że w końcu tam zagoszczą, ale z drugiej strony myślę też, że niczego nie zastąpią, tylko będą po prostu kolejnym elementem układanki technologicznej. Dziękuję, że dotarliście aż tutaj. Dajcie znać, czy się podobało. Może macie jakieś uwagi, czy chcecie o czymś podyskutować? Kliknijcie też guzik od subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, i dzwoneczek, jeśli chcecie być powiadamiani o kolejnych filmach. Ja ze swojej strony pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!